Wczoraj miałem depresję. No cóż, ale jak mam depresję, to już jestem człowiekiem świadomym, mądrym, wiem jak sobie z nią radzić i jak mam taki dzień, to wiem, co muszę przeczytać, co zrobić, żeby poradzić sobie z depresją. Mam dobry sposób na to. Moi drodzy, depresja to popularna dolegliwość i ostatnio co jakiś czas bywa, że mam depresję, jestem w depresji i wiem sobie, jak sobie z tym poradzić. Mam pewne sposoby, chciałbym się podzielić. Oczywiście ja w tej chwili ironizuję. Niemożliwe jest, że wczoraj miałem depresję i już dzisiaj jej nie mam, ponieważ mam jakiś cudowny sposób, lekarstwo, receptę na to, żeby poradzić sobie z depresją. Niemożliwe jest, jeśli ktoś mówi, że co jakiś czas wpada w depresję i wie jak z niej wychodzić. To wszystko jest niemożliwe, ponieważ depresja to nie jest kwestia jednego dnia. Dzisiaj chciałbym poruszyć pewien aspekt problemu depresji. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat, ale czego dotyczy ten aspekt? Otóż słowo depresja w naszym społeczeństwie to jest bardzo popularna dolegliwość. Depresji jest coraz więcej osób cierpi na depresję, ale to słowo jest bardzo często nadużywane. Są słowa, których my zbyt rzadko używamy. Tak jak powiedziałem, słowo kocham cię, inne, przepraszam, nie jest wystarczająco dużo używane w społeczeństwie, ale słowo depresja jest nadużywane. Bardzo często ludzie, jeśli mają zły dzień, dwa dni złe, mówią, że byli w depresji. No to nie jest tak. Depresja to jest poważna dolegliwość. A co się dzieje z nami, kiedy mamy zły dzień? Mamy prawo na to, żeby od czasu do czasu czuć się źle. Są ku temu jakieś powody, przyczyny. Czasami nie widzimy przyczyny i mamy po prostu zły, parszywy dzień. Ogarnia nas smutek, dół, chandra. Możemy tam różne uczucia znaleźć, różne takie w naszym nastroju, tak? Jakąś rezygnację, pesymizm, załamanie, myśli, może nawet samobójcze myśli gdzieś tam się pojawiają, ale to przechodzi po kilku godzinach, jeden dzień trwa kilka dni. Czasami z powodu takiego bardzo złego samopoczucia, które nas ogarnia, smutek, jakaś tam przyczyna była, może straciliśmy pracę, może umarł jakieś tam wydarzenie było, umarł bliski człowiek nam i wpadamy nawet na kilka dni w taki nastrój, wtedy nie mamy sił nic robić, nic się nie chce robić, nie idziemy do pracy, bierzemy jakieś zwolnienie tam lekarskie albo znajdujemy jakieś objaśnienie, zostajemy w domu. Są ku temu pewne przyczyny i wtedy ten smutek, ten zły nastrój ma pewne powody. W depresji złe samopoczucie trwa długi okres czasu i wtedy nie ma odpowiednio wystarczających dużych przyczyn dla takiego stanu. To jest być może spowodowana jest depresja czasami jakimś wydarzeniem, chociaż nie zawsze. Ludzie, którzy chorują na depresję, bardzo często jest tak, że w ogóle nie ma przyczyny. Ona się po prostu tak pojawia i nie ma odpowiednich takich wystarczających wydarzeń, przeżyć, które by usprawiedliwiały te samopoczucie złe. A czasami jest jakaś przyczyna, tyle, że te złe samopoczucie, ten smutek, załamanie, rezygnacja, pesymizm trwa zbyt długi okres czasu. Nawet z jakiejś żałoby człowiek, po śmierci bliskiego człowieka, po jakimś czasie powinien się jakby otrząsnąć, wyjść, może to czasami dłużej trwać, ale depresja trwa już miesiące, trwa długi okres czasu. Jest to rzeczywiście głęboki, głęboki dół u człowieka i trudno jest nam, jeśli sami tego nie odczuliśmy, trudno jest to rzeczywiście zrozumieć. Trudno jest nam uwierzyć, że ludzie się mogą aż tak źle czuć. Ponieważ człowiek fizycznie jest zdrowy, my widzimy, że no nie choruje czymś tam, nie ma ręce zdrowe, tam nie jest przeziębiony, nie ma gorączki, on się porusza, wygląda fizycznie zdrowy, jednak taki człowiek nie wychodzi na przykład do pracy, nie idzie do pracy przez długi okres czasu. Mało tego, tacy ludzie na przykład nie mogą odebrać telefonu, oni patrzą na telefon i nie mają sił, żeby odebrać i rozmawiać przez telefon. Ci ludzie nie mają siły sobie, chorzy na depresję, przygotować tam śniadanie i zjeść. Dla nich wysiłek krojenia chleba, smarowania masłem, przygotowania całego posiłku, przeżucie tego posiłku, połknięcie posiłku. Wszystko robi się wielkim problemem i im się nie chce tego robić. Oni, ludzie chorzy na depresję, potrafią się nie myć miesiącami. I jeśli widzimy, że ten człowiek jest fizycznie zdrowy, my nie rozumiemy, dlaczego on nie może pójść do łazienki, jeśli od niego już pachnie i
czuć zapach i on nie idzie i się nie myje. Nie możemy tego zrozumieć. Traktujemy to często, słysząc o tym, widząc coś takiego, jako jakieś takie dziwadło, jakiś taki wymysł. To dla nas gdzieś się w głowie takie logicznie nie układa, ale tak się dzieje z ludźmi. Powinniśmy zaufać takim opowiadaniom i takim ludziom, że rzeczywiście mogą się tak czuć. Ja kiedyś spotkałem taką osobę i kiedy wysłuchałem jej relacji, to miało miejsce w Rosji. To było po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy ludzie zaczęli tracić pracę, swoje stanowiska. I to była kobieta, która przez wiele lat w jakimś tam biurze, na jakimś tam urzędzie, miała takie stanowisko pracy, miała szacunek w społeczeństwie, oczywiście regularną wypłatę, pieniądze i jakoś tam funkcjonowała stabilnie w swoim życiu. I tak jak w Polsce, to był moment kiedyś tego przewrotu, ludzie zaczęli tracić pracę, pojawiło się w ogóle bezrobocie i wielu ludzi, którzy całe życie pracowali, oni mieli jakieś takie stabilność w życiu. Kiedy zetknęła się ta osoba, ta kobieta z brakiem pracy straciła towarzystwo, przyjaciół, przestała się czuć potrzebna. To rzeczywiście był realny powód do tego, żeby być załamana w tym momencie. Tyle, że to przeszło w stan chorobowy, w stan depresyjny. Te wydarzenia wpłynęły tak, że ona przez miesiące się nie myła. I ta kobieta mi się opowiadała o tym. Ktoś, kto ma wykształcenie, ma szacunek miał w społeczeństwie, a doprowadza się w bardzo krótkim czasie do takiego stanu. Jeśli wysłuchamy takich relacji, to może będzie nam łatwiej zrozumieć, że to jest możliwe, że tak się dzieje z ludźmi. Dlaczego nie powinniśmy nadużywać słowa depresja? Po prostu ze względu na szacunek do tych osób, które realnie są wśród nas i spotkała ich taka dolegliwość. One chorują na depresję. To jest to długotrwały okres takiego rezygnacji, załamania, pesymizmu. To się w różne takiej pustki w środku, człowiek nie ma sił oczywiście, to jest albo ma problemy z jedzeniem, albo ze spaniem i tam cały szereg jest jeszcze drugich objawów. Dochodzi też do myśli samobójczych, nie tylko do myśli samobójczych, ale ludzie trwając w takim załamaniu, życie się staje dla nich tak na tyle przykre, że chcą skończyć ze swoim życiem i popełniają samobójstwa. Dlatego to jest poważna choroba i też możemy ją zaliczyć do chorób śmiertelnych. Jeśli tym ludziom nie będzie okazana odpowiednia pomoc albo ktoś będzie jeszcze pogłębiał ich stan taką nieudolną pomocą, fałszywą pomocą, jeśli takim brakiem zrozumienia, to jest z brakiem zrozumienia zacznie pocieszać taką osobę, to doprowadzi do jeszcze większego załamania i ta osoba może popełnić samobójstwo. Jest to poważna choroba. Dla takiego porównania chciałbym taki przykład przytoczyć. Wyobraźcie sobie, że taką sytuację. My wiemy, że rak to jest poważna choroba i my nie nadużywamy tego słowa. Jest to śmiertelna choroba i to jest wielka tragedia, kiedy człowiek choruje na raka i my naprawdę zastanawiamy się, jak rozmawiać z taką osobą, albo jeśli ona jest w naszym obecności, osoba chora na raka, to my jakoś ciągle mamy to w pamięci. Staramy się tak rozmawiać, żeby coś nie uraziło tej osoby. I to jest właściwe, ponieważ uwzględniamy uczucia tej osoby, zachowujemy się bardzo ostrożnie. I wyobraźcie sobie w towarzystwie osoby chorej na raka, realnie, która choruje na raka, nagle ktoś mówi sobie żartem tak, a ja ostatnio miałem raka na nosie, wziąłem go, wycisnąłem, już było po raku. Taki żart, taka drwina. Jakby ta osoba się poczuła realnie, która choruje na raka i słucha sobie żartów na ten temat. Co chciałem przez ten przykład przekazać, że podobnie rzecz się dzieje z osobą, która realnie choruje na depresję, która ma myśli samobójcze, która nie potrafi, nie ma siły się umyć. My na przykład odwiedzamy taką osobę i zaczynamy ją fałszywie pocieszać. Mówić, a ja miałem kiedyś depresję, a bardzo tam coś mi pomogło i wyszedłem z niej. Albo rzucamy słowo depresja po prostu tak, nie rozumiejąc, z czym tak naprawdę to się wiąże. Zaczynamy być takimi fałszywymi przyjaciółmi, którzy zamiast pomóc takiej osobie, to doprowadzają do jeszcze większego załamania. Ja znalazłem kilka takich tekstów, które nie powinniśmy mówić osobie chorej na depresję. Ja przeczytam, bo to zacytuję po prostu. Jeśli spotykamy taką osobę, która nam mówi, że się źle czuje, ma myśli samobójcze i trwa to długi okres czasu, nie chodzi do pracy, czego nie powinniśmy osobie, być może już jest to zdiagnozowana depresja, tym bardziej nie powinniśmy mówić pewnych rzeczy. Jakich rzeczy? Zajmij się czymś pożytecznym, to ci smutki wyjdą z głowy. Baw się, ciesz się, masz jedno życie, jesteś młody, tam. Przesadzasz, nic ci się nie dzieje. Stresję masz, a nie depresję. Na świecie jest tyle nieszczęść, twoje przy nich to pestka. Weź się za robotę, to ci smutki wywietrzają z głowy. Uśmiechnij się. Przejdzie ci, znajdź sobie jakieś hobby.
Nie bądź dzieciakiem, życie takie jest. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Przestań się nad sobą użalać. To wszystko jest w twojej głowie. Sam sobie to robisz. Zajmij się tymi, którzy naprawdę mają ciężko w życiu. Wyjdź do ludzi. Ogarnij się. Weź się w garść. To wszystkie słowa, które potrafią dobić człowieka chorego na depresję. To oczywiście niektóre przykłady, które pokazują, że ten ktoś w ogóle nie ma pojęcia tej dolegliwości. W ogóle nie potrafi zrozumieć, że ktoś może się znajdować w tak ciężkim stanie, że fizycznie może być zdrowy. To jest, on ma fizyczne siły do tego, żeby pracować i zadbać o siebie, jednak w środku jego psychika jest na tyle chora, że on nie jest w stanie się ruszać, podnosić i wykonać takich podstawowych czynności. Przygnębienie, ten stan smutku, chandry, taki dół jest na tyle poważny, że życie dla tego człowieka staje się koszmarem. Dlatego, kiedy rzeczywiście gdzieś wśród nas będą takie osoby, to postarajmy się nie drwić, a wysłuchiwać takie osoby i nie nadużywać słowa, kiedy ja źle się czuję, coś się tam ze mnie, u mnie dzieje, tam chwilowo, jakaś przyczyna była, tam ktoś umarł i dwa dni miałem jakieś koszmarne załamanie. To nie nazywać tego od razu depresją, bo to wcale tak nie jest. Depresję, jeśli na przykład nie wychodzimy z tego stanu dwa tygodnie, rzeczywiście coś się z nami dzieje, dwa tygodnie i my czujemy się parszywie, to możemy się zwrócić do lekarza i po konsultacji być może trzeba coś z tym zrobić już. Po dwóch tygodniach to już są powody do tego, żeby się niepokoić. Ale to lekarze stwierdzą i zdiagnozują, kiedy to rzeczywiście jest depresja i jak ją trzeba leczyć. Są pomocne oczywiście psychoterapie, ale są też czasami niezbędne chemiczne jakieś środki po to, żeby doprowadzić do pewnej równowagi tej chemii w naszym umyśle, że czasami to rzeczywiście może pomóc i jest to niezbędne i potrzebne, dlatego psychiatra może wyznaczyć jakieś specjalne lekarstwa. No ale my ze swej strony powinniśmy się postarać po prostu o przejawiać szacunek do takich osób i zrozumienie. Jeśli mamy większą świadomość tego problemu, to będziemy się do tych osób odnosić z większym zrozumieniem, a one tego naprawdę potrzebują, tego, żeby ktoś ich wysłuchał, zrozumiał i nie osądzał. A więc to, że wczoraj miałem depresję, to był oczywiście żart. Depresja tak po prostu nie przechodzi, to poważna dolegliwość i miejmy więcej zrozumienia dla tych osób, które coraz częściej cierpią na depresję. Moi drodzy, łatwo jest zauważyć depresję u ludzi takich bogatych i wykształconych, bo coś się dzieje takiego, że od razu to widać. To jest, człowiek ma mieszkanie, żonę, tam dobrą pracę, pieniądze, zdrowie i nagle on jest w ciężkim psychicznym stanie, on nie chce z domu wychodzić, nie chce mu się żyć. To od razu widać, że tu jest jakiś kontrast. Dlatego ta depresja łatwo jest zauważana u takich osób, które dobrze funkcjonują w życiu, są wykształcone, może bogate. Ale były pewne badania przeprowadzone i to jest taka ciekawostka, którą chciałem tutaj dorzucić, że na temat powszechności depresji. To jest, depresja się stwierdza wtedy, kiedy nie ma tych adekwatnych takich przyczyn do tego stanu ciężkiego, stanu emocjonalnego. Kiedy zwrócono uwagę na to, jak się ludzie czują, biedni, którzy mają mnóstwo problemów i jak tamta depresja, jakie ma miejsce, jak ją tam odnaleźć wśród tych ludzi, którzy nie mają pracy, którzy sam są załamani. Oni mają mnóstwo realnych problemów i w tym środowisku to jest bardzo rzadko diagnozowana depresja, ale ludzie bardzo często borykają się z depresją i takich osób jest coraz więcej. No cóż, miejmy tą wyrozumiałość. To jest bardzo powszechny problem i ci ludzie rzeczywiście potrzebują tylko z naszej strony, jako niespecjalistów w ich otoczeniu, dużej wyrozumiałości. Pozdrawiam i do następnego razu.